Jest 23 lutego, znajduje się, można powiedzieć, przejazdem w Chełmnie, województwo kujawsko-pomorskie. Jestem tutaj od wczoraj. Mamy widok na ratusz. To miasto kipiące historią, jak większość z nas o tym dobrze wie. Jest tutaj może całe mnóstwo gotyku ceglanego, same mury to ponad 2 km, rozliczne kościoły, inne budowle. No miasto, w którym się znajduje, posiada pewne związki z Włocławkiem. I tutaj chciałbym powiedzieć kilka zdań. To za chwilę. W zeszłym roku, dysponując czasem, zainteresowałem się historią regionalną. Natrafiłem m.in. na artykuły, rozdziały książek pana Piotra Bokoty. Bo o tej postaci chcę powiedzieć kilka słów. No wcześniej, nie znając twórczości tej osoby, zauważyłem to, czego nie można nie zauważyć, czyli wielki talent i jakość tego, co robi. Otóż osoba pana Piotra Bokoty związana była z Włocławkiem, jak i z Chełmnem. Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat postaci pana Piotra, bazując na tekście pana doktora Tomasza Dzikiego, który można zresztą znaleźć w zapiskach kujawsko-dobrzyńskich, dom 26 z 2011 roku. Pan Piotr Bokota urodził się w 1960 roku w Wałczu, następnie rodzina przeniosła się do Chełmna, ukończył tutaj szkołę podstawową, dalej kontynuował naukę w liceum imienia Mikołaja Kopernika, przed którym to właśnie się budynkiem znajduję. Po maturze w 1981 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Napisał pracę magisterską Ród rycerski o Boku w średniowieczu. W 1986 roku przeniósł się do Włocławka, z którym to związał się do końca swojego żywota. No Chełmno, tak jak powiedziałem, że tak się wyrażę, wręcz kipi historią. Żeby dobrze zwiedzić to miasto, zabrakłoby zapewne jednego całego dnia na zwiedzanie. I miało to być może wpływ na to, że pan Piotr Bokota dużą część swojego życia poświęcił historii regionu. W 2003 roku obronił rozprawę doktorską herby miast Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Niestety pana Piotra nie ma wśród nas, jako że odszedł przedwcześnie w 2011 roku, przeżywszy 51 lat. I tutaj pozwolę zastosować sobie fragment cytatu z tekstu pana doktora Tomasza Dzikiego. Odszedł od nas Piotr Bokota, wybitny historyk, świetny i ceniony pedagog, niezwykle aktywny społecznik, a przede wszystkim wspaniała osobowość, człowiek wielkiej klasy, człowiek wielkiego intelektu, serca, promieniującej łagodności i dobroci. Jednym słowem, człowiek, instytucja z ogromnym, ale niestety w dużym stopniu niewykorzystanym kapitałem. Chełmno to nie tylko historia ta sprzed wielu stuleci, ale także ta nieco nowsza. Mówię tutaj o XX wieku. Stacjonowało tutaj wiele różnych jednostek wojskowych.
w mieście. Tutaj znajdują się koszary, siedziba jednostki, która stacjonuje tutaj obecnie. I właśnie za chwilę kilka słów powiem na ten temat, jako że w swojej nazwie ma wyraz włocławski. I o tym za chwilę. Przeszedłem kilkaset metrów dalej i znajduję się tutaj w pobliżu kościoła garnizonowego. I teraz kilka zdań chciałbym powiedzieć na temat jednostki wojskowej stacjonującej w Chełmie, a jest to 3 Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy imienia generała Karola Sierakowskiego. No zanim zacznę tutaj opowiadać, to co? Wcześniej chciałem zrobić jeszcze coś innego i pokazać wam salę pamięci i być może porozmawiać z osobą, która opiekuje się tą salą. Być może tam są jakieś pamiątki po jednostce, która stacjonowała we Włocławku. Wcześniej napisałem list drogą elektroniczną, odpowiedź nadeszła odmowna, jednak nie poddałem się i w dniu wczorajszym rozmawiałem z jednym z oficerów, dowódców przez telefon i umówiliśmy się dzisiaj na godzinę 10, jednak no cóż, mamy taką sytuację, jaką mamy i jednak znowu nastąpiła odpowiedź odmowna i umówiliśmy się, że być może za kilka miesięcy ten projekt pokazania sali pamięci może będzie zrealizowany, chociaż muzea już są otwierane, na przykład w Tucholi, gdzie niedawno przebywałem. No to co, to kilka słów o tym batalionie, o jednostce, która została utworzona rozkazem z dnia 10 marca 2011 roku po sformowaniu w dniu 1 lipca 2011 roku. Batalion został podporządkowany dowódcy 2. Pułku Saperów z Kazunia. Batalion podjął tradycję, przejął tradycję jednostki, która stacjonowała we Włocławku od zakończenia II wojny światowej, czyli pierwszego samodzielnego, zmotoryzowanego pułku pontonowo-mostowego w 1949 roku. Jednostkę przemianowano na 3 Warszawski Pułk Pontonowy. W 1994 roku pułkowi nadano nazwę Włocławski oraz patrona generała Karola Sierakowskiego. W tym samym roku jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo i władze miasta Włocławka. W 1996 roku nazwę zmieniono na 3 Pułk Drogowo-Mostowy. W 2002 roku pułk został przeniesiony do miasta, w którym teraz się znajduję. Może w kilku zdaniach przypomnę włocławianą historię jednostki. Otóż formacja, która stacjonowała we Włocławku przez ponad 50 lat, przejęła tradycję 3 Pułku Saperów Wileńskich, powstałego w 1921 roku. Z kolei najstarszym oddziałem tej formacji był 1 Batalion imienia Tadeusza Kościuszki, utworzony w 1918 roku. Jednostka sukcesywnie się rozbudowywała i brała udział w walkach z bolszewikami. Przykładowo 3 Batalion stworzono w czerwcu 1921 roku. Po wojnie siedzibą pułku było Wilno. W 1929 roku zredukowano część wojsk saperskich. 3 Pułk Saperów Wileńskich przekształcono w 3 Batalion. Jednostka powiększyła swój skład przed wybuchem
II wojny światowej i wzięła udział w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku. W 1944 na terenie ZSRR powstała 3. Brygada Pontonowo-Mostowa, po której rozformowaniu powstał 3. Warszawski Pułk Pontonowy, stacjonujący od tamtej pory we Włocławku. Po 1945 roku jednostka brała udział między innymi w rozminowywaniu i oczyszczaniu kraju z pozostałości po wojnie, walki z żywiołami, lodem, powodziami, budowa mostów pontonowych, stalowych, drewnianych. No i tak naprawdę ten batalion, ta jednostka, która stacjonuje w Chełmie w takim czasie, teraz mamy koniec zimy, początek roztopów, być może, że też będzie brała udział właśnie w takich pracach pomocniczych, inżynierskich tutaj w regionie. No więcej informacji na temat historii jednostki można znaleźć w książce pod tytułem Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej. 3. Włocławski Pułk Pontonowy imienia generała Karola Sierakowskiego pod redakcją Tomasza Jędryczaka. No i to właśnie są te dwa tematy. Tutaj kilka zdań dla przypomnienia odnośnie historii jednostki wojskowej, która stacjonowała we Włocławku, a także postaci historyka pana Piotra Bokoty. Być może, że są też inne związki tutaj Chełmna z Włocławkiem, o których nie wiem, a które warto by przytoczyć, przypomnieć, może o tym opowiedzieć. No nic, moja przygoda z miastem w tym okresie roku tutaj się kończy. Będę udawał się w dalszą podróż. Zapewne wrócę tutaj nieraz do tego urokliwego miasteczka, znajdującego się w województwie kujawsko-pomorskim. I to tyle.